Bledzew. Jesteśmy jakieś 30 km na południe od Gorzowa. Miasteczko, bo lubię w ten sposób mówić o wsiach wprawdzie administracyjnie, ale jednak dawnych miastach. W 1945 roku Bledzew stracił prawa miejskie, a miał je przez kilkaset lat. W szczytowym momencie rozwoju miasta mieszkało tutaj nawet 1500 mieszkańców. W tej chwili jakieś 1100. O dawnym świadectwie praw miejskich Bledzewa świadczy ten rynek, na którym stoję w tej chwili stoję, ale też choćby drugi, który jest tuż obok, to plac Wiosny Ludów obecny, a dawne targowisko, gdzie handlowano trzodą chlewną i wieprzowiną, z czego Bledzew również słynął. Ale Bledzew to przede wszystkim klimat niezwykły. Czas tutaj zatrzymał się w miejscu i wiele urokliwych fragmentów tego miasteczka można zobaczyć. Na samym rynku figura Jana Nepomucena, chyba najbardziej na północ znana mi figura tego czeskiego świętego, jaką można w Polsce znaleźć. Jest też kościół świętej Katarzyny, który kryje sobie tajemnicę również i na zewnątrz, bo jak się przyjrzeć wieży, to zobaczyć można jeszcze ślady walk z 1945 roku. Ale tak jak mówiłem, Bledzew to przede wszystkim klimat i przede wszystkim urokliwe miejsca. Jak choćby tam z tyłu zaułek ulicy Młyńskiej. Czas zatrzymał się w miejscu. Jakby zdjąć znaki drogowe i może parę anten satelitarnych, można byłoby ponownie nakręcić samych swoich. W samym Bledzewie znaleźć można jeszcze pozostałości międzyrzeckiego rejonu umocnionego, jak choćby rolkowy most przesuwny, a we wspomnianym przeze mnie kościele świętej Katarzyny ołtarz z dawnego opactwa cystersów, które tutaj w Bledzewie onegdaj stało. Ale to już jest zupełnie inna historia.